Szanowni Państwo, drodzy widzowie telewizji kablowej, jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w domach w nowym 2023 roku. Jesteśmy z Państwem już ponad 30 lat, dostarczając nowoczesne usługi telewizyjne, internetowe i telefoniczne. W tym czasie, dzięki zaufaniu, jakim nas obdarzyliście, wspólnie z Państwem stworzyliśmy jeden z najbardziej innowacyjnych rynków w Polsce. Szanowni Państwo, zawsze troszczyliśmy się o zapewnienie dostępu do pełnej i wszechstronnej oferty telewizyjnej. Zaowocowało to aż 280 kanałami w języku polskim, które dostarczane są przez ponad 70 nadawców. Od programów uniwersalnych z oferty podstawowej po najbardziej wyrafinowane kanały niszowe i hobbystyczne. To właśnie za tak bogatą ofertę byliśmy i jesteśmy przez Państwa cenieni. Bo rzeczywiście, nigdzie w Europie nie ma aż tak dużej programowej różnorodności. Jako branża dbamy o to, by tworzyć atrakcyjne cenowo i programowo pakiety. Robimy to według prostej zasady. Im więcej kanałów, tym jednostkowo są one tańsze. I świetnie się z tym, bez niczyjej ingerencji, dogadujemy. Na zasadzie negocjacji i z powodu zawierania umów. Niestety, dziś zawisły nad tym czarne chmury. Ustawodawca chce kontrolować zawartość tych pakietów oraz narzucić widzom kolejność kanałów zaprogramowanych w ich pilotach. Coś, co było sferą państwa wolności i wyłącznej decyzji, ma być ustawowo odgórnie narzucone. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej nie poprze tego pomysłu. Nie zgadzamy się, by na widzów była wywierana presja, by przez forowanie jednych kanałów utrudniono dotarcie do widza innym. Widzimy tu szczególne zagrożenie dla telewizji lokalnych, najszybciej i najpełniej przekazujących informacje z naszych miast i osiedli, transmitujących msze święte z Waszych parafii, relacjonujących wydarzenia dziejące się dosłownie za rogiem. Drodzy widzowie, zapewniam Was, że będziemy występować wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, aby zapobiec tym zmianom, bo taka jest Wasza wola, wyrażana w codziennych kontaktach z operatorami. Jesteśmy po Waszej stronie, po stronie wolności wyboru przeciwko narzucaniu kolejności i ograniczeniu swobody. Pilot telewizyjny musi pozostać w Waszych rękach. Dzień dobry Państwu. W okresie od 24 grudnia 2022 roku do 8 stycznia 2023 roku na terenie powiatu głubczyckiego odnotowaliśmy łącznie 20 zdarzeń, w tym 5 pożarów oraz 15 miejscowych zagrożeń. Do bardziej istotnych zdarzeń możemy zaliczyć zdarzenie w dniu 24 grudnia 2022 roku. Około godziny 18:30 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o pożarze przewodu kominowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Kietrz. Do zdarzenia zadysponowano 3 zastępy z JRG w Głubczycach oraz 1 zastęp z OSP Kietrz. Po ugaszeniu pożaru oddymiono pomieszczenia i sprawdzono na obecność tlenku węgla. Podczas zdarzenia nikt nie został poszkodowany. W dniu 26 grudnia 2022 roku około godziny 17:20 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie, że na drodze powiatowej w miejscowości Zubrzyce doszło do kolizji 2 samochodów osobowych. W momencie przybycia pierwszych zastępów Straży Pożarnej kierujący znajdowali się poza pojazdami i nie uskarżali się na żadne dolegliwości. W dniu 28 grudnia 2022 roku około godziny 8:40 strażacy z JRG w Głubczycach podjęli działania polegające na pomocy zespołowi ratownictwa medycznego w zniesieniu pacjenta w stanie zagrożenia życia do karetki pogotowia. Zdarzenie w dniu 2 stycznia 2022
2023 roku około godziny 15:30 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o pożarze przewodu kominowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Włodzienin. Do zdarzenia zadysponowano 3 zastępy z JRG w Głubczycach. Pożar został ugaszony, a pomieszczenie mieszkalne sprawdzone pod kątem występowania tlenku węgla. Podczas zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Podobne zdarzenia miały miejsce również w dniu 5 stycznia bieżącego roku około godziny 17:35 w miejscowości Krasne Pole oraz około godziny 19:10 w miejscowości Branice. Podczas tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany. Zdarzenie w dniu 6 stycznia 2023 roku około godziny 16:45 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o zadymieniu w mieszkaniu w miejscowości Branice. Z zdarzenia zadysponowano 2 zastępy PSP oraz 2 zastępy OSP. Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym ustalił, że w mieszkaniu włączył się czujnik tlenku węgla, a wszyscy mieszkańcy opuścili lokal przed przybyciem straży pożarnej. Mieszkanie zostało przewietrzone i ponownie sprawdzone na obecność tlenku węgla. Ponadto w dniu 5 stycznia bieżącego roku dwukrotnie usuwaliśmy powalone drzewa na drogach w miejscowości Głubczyce i Zopowy. Apel. Z uwagi na sezon grzewczy i związane z nim zagrożenia zatrucie tlenkiem węgla, przypominamy o konieczności przeglądów przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz sprawności instalacji i urządzeń gazowych. Apelujemy, aby nie zatykać kratek wentylacyjnych i właściwie użytkować urządzenia grzewcze. Korzystając z okazji, chciałbym w imieniu wszystkich pracowników i strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach złożyć Państwu serdeczne życzenia oraz pomyślności w 2023 roku. Dziękuję za uwagę. Czternastego grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbyła się bajka pod tytułem Ratujmy Święta. W roli aktorów zaprezentowali się rodzice, nauczyciele przedszkola numer 1. Prezentowana bajka miała na celu przybliżenie dzieciom klimatu świąt oraz ukazanie prawidłowych wzorców zachowań wypływających z morałów prezentowanych bajek. Aktorzy rewelacyjnie zaprezentowali się na scenie, świetnie odegrali swoje role, a stroje, dekoracja i muzyka wyprowadziły nas w magiczny nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wystąpili w roli aktorów. Dziękuję bardzo. Przedszkole numer 1 życzy wszystkim wesołych świąt. Pokój dobro. Tym franciszkańskim zawołaniem witam i pozdrawiam wszystkich, można powiedzieć, słuchaczy, telewidzów TV Pogranicze. Moi kochani, gromadzimy się dzisiaj w auli Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom, aby świętować 25 lat istnienia. O godzinie 17 była uroczysta msza święta, podczas której dziękowaliśmy dobremu Bogu za te 25 lat służby miłości, służby drugiemu człowiekowi. A teraz wspólne świętowanie. I to 25-lecie Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom i tradycyjna nasza wieczerza wigilijna i moment, kiedy nasi podopieczni również otrzymają te swoje upragnione paczki, prezenty. Kochani, Bóg zapłać. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspieracie, którzy macie w sercu nasz Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom. To ważne. Każda wasza modlitwa, każda wasza dobra myśl, rzecz, czasami ofiara materialna czy finansowa, to wszystko pomaga nam funkcjonować, bo dzieci przecież przychodzą tutaj bezpłatnie, otrzymują tyle dobra, tyle radości, również my jako środek tyle dobra i tyle miłości otrzymujemy od was. Za to z serca dziękuję jako dyrektor od 6 lat, już 6 rok naszego środka. Ale kochani, także życzę. Życzę wam, aby to Boże Narodzenie było
specjalnym narodzeniem Chrystusa w naszym sercu. Abyśmy mieli dla siebie czas. Czas dla Pana Boga, ale czas dla drugiego człowieka i czas dla siebie samego. Abyśmy umieli odkrywać nasze zdolności, talenty, abyśmy mieli te wielkie serca, które nie tylko dają, ale potrafią też tą miłość od Pana Boga przyjąć. Niech te święta i ten nowy 2023 rok będzie rokiem, gdzie każdy z nas będzie naprawdę i prawdziwie radosny, i prawdziwie szczęśliwy, czyli błogosławiony. A nasz ośrodek, mam nadzieję, że będzie pełnił dalsze lata swoją posługę. Dane nam było przeżyć tyle lat razem, dane nam było przeżyć pandemię. Dane nam jest również przebywać między sobą wielu narodów, bo przede wszystkim mamy też dzieci i narodowości polskiej, ale także narodowości ukraińskiej, jesteśmy razem. Módlmy się też o pokój na Ukrainie, o pokój na świecie, o pokój w naszych sercach. Niech dobry Bóg wam wszystkim błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Korzystając z okazji, że mamy zapowiedzieć koncert zespołu Zakopower z kolędami w naszym kościele parafialnym, pozwolę sobie, kochani, za pośrednictwem naszej telewizji złożyć wam wszystkim życzenia, najlepsze życzenia w nowym roku, bo jest to początek roku, więc jak najbardziej możemy sobie jeszcze składać te życzenia. Życzę każdemu z was, kochani, i każdemu z nas, tak można powiedzieć, błogosławieństwa Bożego na ten nowy rok 2023. Życzymy sobie różnych rzeczy w ten pierwszy dzień nowego roku, przez te pierwsze dni nowego roku. Ja chciałbym wam życzyć błogosławieństwa Bożego, żeby na każdy dzień tego nowego roku Boże błogosławieństwo gościło w waszych domach, w naszych rodzinach, w naszej społeczności, w miejscach pracy, tam, gdzie na co dzień chodzimy, w naszym szpitalu i tam, gdzie jesteśmy na co dzień obecni. Niech dobry Bóg nam błogosławi każdy dzień tego nowego roku, a my też chcielibyśmy otwierać się na to błogosławieństwo. Niech Matka Boża ma nas wszystkich w swojej opiece. Wszystkiego, co najlepsze w tym nowym roku. I bardzo serdecznie chcę was, kochani, zaprosić 14 stycznia, czyli w sobotę, na godzinę 17 do naszego kościoła parafialnego na koncert zespołu Zakopower z kolędami. Jest to, myślę, wydarzenie dla całego naszego regionu, dla naszego miasta, że możemy gościć właśnie taki zespół znany w Polsce, znany w świecie i że też artyści razem z nami pochylą się i zaproszą nas do pochylenia się nad tajemnicą słowa, które stało się ciałem. 14 stycznia, sobota, godzina 17. Serdecznie na to wydarzenie zapraszamy. Po tym koncercie odbędzie się wieczorna msza święta, także też zapraszamy, by pozostać na tej mszy świętej. Jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Niech Pan Bóg nam błogosławi i do zobaczenia 14 stycznia na koncercie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.